Witam Państwa na kolejnym programie z cyklu połączenia spotkowy leśnej. Drodzy Państwo, dzisiejszym tytułem naszego programu jest przebaczenie. ponownie. drodzy Państwo, tak jak mówiłem przed przerwą, naszym tytułem naszego programu dzisiaj jest przebaczenie. Będziemy mówić o tym, co oznacza przebaczenie, kiedy wybaczamy, czy warto wybaczać, bo może nie warto. I jakie przebaczenie, jak, jak oddziaływuje na nas samych. Drodzy Państwo, wraz ze mną dzisiaj w studiu są Małgorzata. Małgorzata jest menadżerem. Jest z nami Łukasz. Łukasz jest teologiem. Jest z nami również Andrzej. Andrzej jest redaktorem naczelnym wydawnictwa Znaki Czasu. Moi drodzy, witam serdecznie. Ja jestem Dawid Polok. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do naszej pierwszej dyskusji, chciałem opowiedzieć historię. Mianowicie, Janusz i Arek byli najlepszymi przyjaciółmi. Ale jak to z przyjaźnią często bywa, no, pewne problemy y, nastąpiły, w wyniku których oni się pokłócili. No, 40 lat później y, Arek jest ciężko chory. Y, no, y, nie wiadomo jak będzie. Lekarze dają niepewną diagnozę, nie wiadomo czy, 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 czy wyzdrowieje. Zaprosił, zaprosił y, Janusza, aby przyszedł, bo chciał mu kilka rzeczy powiedzieć. Mianowicie, chciał się z nim po prostu pogodzić. E, przyszedł Janusz, rozmawiają i w pewnym momencie Arek mówi: "Wiesz, czy mógłbyś mi wybaczyć, bo mi naprawdę, naprawdę niedobrze mi z tym, co się stało, a wiesz, nie wiadomo, jak będzie." Janusz oczywiście zgodził się z, i po chwili e, zebrał, aby a, a do wyjścia. Na co Arek jeszcze z końca krzyknął do niego i powiedział: "Wiesz co? Ale jak wydobrzeje, to to wszystko nie miało miejsca." Drodzy Państwo, no, można tak rozumieć prawda, wybaczenie albo prośbę o wybaczenie, ale my byśmy chcieli zgłębić temat. Słuchajcie, wybaczenie. Czym dla Was jest wybaczenie? Bo tak naprawdę, zdefiniowanie wybaczenia myślę, że jest, jest początkiem tego, żeby w jakiś sposób zrozumieć, czy, czy, czy warto wybaczać, czy może nie. Co, czym dla Was jest wybaczenie? Jakbyście mieli zdefiniować w kilku słowach dosłownie wybaczenie? Wybaczenie to jest, to, to, to jest dar. No, to jest tak, jakbyśmy w jakiś sposób starali się komuś ofiarować nasze do, dobre słowo, nawet jeżeli jest niezasłużone. Nie no, bo mhm. to, to samo słowo wybaczenie też wskazuje, że coś się wydarzyło, a my chcemy, chcemy to opuścić w niepamięć. Więc jest to też wynik jak, jak, jakiejś naszej do, dobrej woli. Aby wobec drugiej osoby skier skier skierować coś, co niekoniecznie musi jej się nawet należeć, ale my, my uznajemy, że powinna to otrzymać. Mhm. Czyli wybaczenie jako dar. Wybaczenie jest, jest, Łukaszu, dla ciebie. Rozumiesz wybaczenie jako, jako dar od kogoś, dla, dla kogoś, kto jest winny. A jeżeli ta osoba nie poczuwa się do winy, jeżeli hmm. nie uważa, że jest winna, e, co w takim wypadku? Czy mamy do takiej osoby pójść i powiedzieć: Wiesz, słuchaj, no. Bardzo mi się to nie podoba, bardzo mnie to zabolało. Czy raczej czekać, aż dana osoba sama zrozumie, że, że zawiniła? Tak jak tutaj, prawda, Janusz z Arkiem czekali 40 lat na to. No, ja nie sądzę, żeby w tej historii, nie wiem na ile była autentyczna, na ile wymyślona, bo ja mógłbym taką historię powiedzieć autentyczną z mojego dzieciństwa. Podejrzewam, że wiele takich historii się wydarzyło. Dotyczącą na mojej mamy i mojej sąsiadki. Tak. gdzie się ze sobą na gruncie nawet pewnej relacji między mną a, a, a synem sąsiadki, byliśmy mhm. rówieśnikami mhm. I, i doszło tutaj do pewnego spięcia, w efekcie którego nasze mamy nam zabroniły się ze sobą bawić, a same przestały się do siebie odzywać, mhm. chociaż mhm. mieszkały niemal w drzwi w drzwi, mhm. przez 15 lat. Myśmy oczywiście już byli po tygodniu z kolegą w normalnych relacjach, mhm. a nasze mamy przez tyle lat się mijały w milczeniu, odwracając w drugą stronę głowy, nawet idąc w niedzielę do tego samego kościoła, Przecznicę dalej. I dopiero kiedy już jako świadomy dorosły chrześcijanin powiedziałem mamie, zapytałem się, czy ona się codziennie modli modlitwą Ojcze Nasz, gdy potwierdziła, że tak, no to zapytałem, to. Jak ona może dalej tkwić w takiej relacji z sąsiadką, czując się niesłusznie przez nią oskarżoną o coś tam, a jednocześnie modlić się, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom? Sam potem miałem do siebie pretensję, że chyba za późno na to wpadłem. Bo po, ty, po tygodniu od tej mojej uwagi, tego pytania, zauważyłem, że mijając się na klatce, już się do siebie odezwały. <grym> A, także to jest absolutnie autentycznie, do czegoś doszło, do jakiegoś wybaczenia sobie, bo w tej historii to raczej doszło do takiego wybaczenia jak u jednego z bohaterów e, trylogii, gdzie chyba Zagłoba powiedział, chętnie wybaczę mu wszystkie jego winy, e, pod warunkiem, że go dwa dni wcześniej powieszą. <grym> Mhm. No ale przecież są takie rzeczy, są takie y, historie, y, które słyszymy praktycznie codziennie, y, Gdzie no, wybaczenie praktycznie no, nie powinno mieć miejsca. Są takie krzywdy, których prawdopodobnie prawdopodobnie ciężko byłoby wybaczyć,? prawda? Nie chcę tutaj przytaczać, bo naprawdę prasa i, i media i internet nam serwują codziennie takie historie. I jak wybaczyć, czy, czy każda, Każde przewinienie drugiej osoby względem nas może być wybaczone. Bo rozumiem, że ta historia, która tutaj się wydarzyła, no, to było pewne niedomówienie czy pomówienie. Konsekwencje, konsekwencje takiego czynu są, no, przykre, ale, ale nietragiczne. A jeżeli konsekwencje były tragiczne, jeżeli, jest, jeżeli w grę wchodzi życie ludzi, wielu ludzi czasem. No to jest na pewno bardzo trudne pytanie. Ja pamiętam, jak rozmawiałam ze znajomymi i zeszliśmy na temat wybaczenia, oczywiście w czasie wojny, kiedy faktycznie te największe tragedie mają mhm. miejsce. Ale co ciekawe, ja wybaczenie kojarzę z takim oczyszczeniem ze złych emocji i ze złych myśli. Mhm. Mhm. I to jest jakby największy problem osoby, która czuje się. Pokrzywdzona. I teraz, jeżeli my sobie pomyślimy, jak bardzo my czasami krzywdzimy ludzi, mm -hmm. bo przecież nie jesteśmy czyści, każdemu z nas się zdarzyło kogoś obrazić, komuś zrobić przykrość, nie dotrzymać obietnicy, różne rzeczy, o wielu rzeczach nas nie zdajemy sobie sprawy, i my prosilibyśmy o wybaczenie. Oczywiście trudno tutaj mówić o naprawdę ogromnych przestępstwach, bo no jakby wydaje mi się, że nikt z nas sam nie popełnił, nie wiem, zabójstwa czy takiego przestępstwa, które pewnie ty miałeś na myśli, że jest trudno wybaczać. Ale biorąc pod uwagę, że ta, y, to nieprzebaczenie zatruwa nam życie, mhm. y, zmienia nasz charakter mhm. też na gorszy, Zaczywiamy się gdzieś w tej naszej nienawiści, rośnie ta nienawiść w nas. To oczywiście, dla naszego dobra jest, żebyśmy się tej, żebyśmy po prostu wybaczyli. Rozumiem. E, A ja może nawiążę, proszę do, bardzo. Do, ja powiem, że pytanie wcale nie jest trudne. Pytanie jest łatwe. Nawet, łatwe, nawet łatwa hmm. byłaby odpowiedź na to pytanie. Tak? Tylko, pyta, tylko jest kwestia, na ile by ona była wiarygodna w oczach odbiorców. Tak. Ze strony, mhm. co, co z tego, że ja powiem, mhm. że powinniśmy wybaczyć każdą nawet największą zbrodnię? że jeśli jesteś chrześcijaninem, winieneś to zrobić, że są teksty, że masz to zrobić mhm. tak, w Piśmie Świętym, pewne przykłady, że powinieneś. Jeżeli ktoś, kto na przykład przeżył drugą wojnę światową, albo kogo rodzice zginęli w II wojnie światowej, a po co tak daleko sięgać? Możemy sięgnąć do doświadczeń z południa Europy sprzed kilkunastu lat, prawda? Gdzie żyją ludzie, którzy w bratobójczych walkach Chorwatów z Serbami, prawda? I tak dalej, stracili najbliższych. Ktoś z nich może ktoś może powiedzieć: Czy przeżyłeś to, co oni, że dzisiaj tutaj dajesz nam takie. takie... Czy to przeżyłeś, skoro dajesz nam takie, prawda? Czy ty sam, gdybyś znalazł się w takiej sytuacji, byłbyś gotów? Bo teoretyzować może każdy, prawda? Także ja myślę, że cokolwiek dzisiaj powiemy na ten temat, no to musimy, yy, musimy jakby yy, mieć ten pewien dystans również do własnych wypowiedzi, bo nawet przekonani, że powinniśmy pewne rzeczy zrobić, mm -hmm, mm -hmm. kto wie, czy się tak zachowamy, gdy przyjdzie, to do czego. Ma mm -hmm. tu tutaj mm -hmm. ciekawe stwierdzenie. Mm -hmm. Jeżeli jesteś chrześcijaninem i zakładamy, że chrześcijanie powinni wybaczać, Pismo Święte o tym mówi. Czyli księga, która, która jest dla nas autorytetem jako chrześcijan, ale jeżeli nie jesteś chrześcijaninem, to czy, czy cokolwiek również wpływa, ma wpływ, który, który, który no, powinien być dostrzegalny w życiu niechrześcijan również i mogą się oni nim kierować i również wybaczać, tak jak chrześcijanie? Czy to tylko obowiązuje chrześcijan? Chrześcijanie muszą wybaczać, a, a, a reszta świata, no, według swojego prawa. Myślę, że nikt nie, nikt nie musi. To jest kwestia dob dobrej wo woli. Yy, otóż wydaje mi się, że yy, to, co powiedziała też Małżeta, jest dosyć wa wa ważne. Dlatego, że wrażenie ma aspekt terapeutyczny i ono zawsze obejmuje dwie, dwie strony. Mhm. Jedno to jest wpływ yy, na osobę, która jest pokrzywdzona. Drugie to jest ewentualny wpływ na osobę, która jest spra sprawcą tej, tej krzywdy. I tutaj. To jest rzecz, o której myślę, że będzie czas troszeczkę więcej pomówić w dalszej części programu. Natomiast ważne jest to, że są te, te dwa aspekty i że my musimy patrzeć na obydwa. Często ten pierwszy, ten terapeutyczny, który jest dla nas, jest tym najbliższym. Natomiast ten, który obejmuje drugą osobę, tą, która krzywdę uczyniła, jest to coś, co może zająć czas, ale to jest dobra inwestycja. Czy wybaczenie nie powinno być czymś. Słuchajcie, kończy nam się czas, ale w następnej części poruszymy ten temat. Mm. Pozwólcie, że zadam jeszcze jedno pytanie, może dla was, szanowni widzowie, również. Ale czy przebaczenie z gruntu nie jest czymś niesamolubnym? A jeżeli my przebaczamy po to, żebyśmy my czuli się z tym lepiej albo żebyśmy byli zdrowsi bo to też poruszymy, to czy nie, nie są nasze intencje niewłaściwe, wybaczając. Drodzy widzowie, chciałbym, żebyśmy, żebyście mogli się wypowiedzieć również, dlatego dostępny jest nasz czat. Na tej samej stronie, na której oglądacie nasz program, jest otwarty czat na górze. Starczy kliknąć i, i będziecie w kontakcie z nami. A teraz witam Daniela Majkowskiego, który jest z nami, czeka na Państwa wypowiedzi i teraz czas dla niego i dla Państwa. Dziękuję. Również witam was serdecznie, i dyskusja na czacie już trwa. Wyszliśmy od takiego może powiedzonka, które troszeczkę mówi też o, o, o naszych problemach z przebaczeniem. Ja ci wybaczam, ale nigdy ci tego nie zapomnę, mm -hmm. tak? I zastanawiamy się właśnie, czy, czy wybaczenie musi oznaczać zapomnienie i. A, Czyli, czy to jest pewien rodzaj amnezji, tak? Że już tak jakby ta sytuacja się nie zdarzyła, a może to jest właśnie świadoma decyzja. I bardziej jednak skłaniamy się w tej dyskusji, że przebaczenie wcale nie musi oznaczać zapomnienia. Że to nie jest ta amnezja, że to jest ta świadoma decyzja, a fakt, że to pamiętamy nadal, jeszcze bardziej potęguje moc tego przebaczenia. I tutaj między innymi Weronika. Mówi, że na wybaczenie mamy wpływ, natomiast to, co pamiętamy, nie zawsze jest od nas zależne, tak? Nie możemy czasami zapomnieć, bo e, nie mamy takiej możliwości. E, Filip natomiast e, mówi, że e, mi najtrudniej wybaczyć jest samemu sobie. Czasami jak patrzę w lustro, to mam dość. No taka mocna, mocna dosyć Ciekawe wypowiedź. E, I teraz jeszcze e, na sam koniec e, padło takie pytanie e, może właśnie do was. E, czy łatwiej jest przebaczyć, czy przyjąć przebaczenie? Więc myślę, że można się też nad, mm -hmm. nad tym mm -hmm. pytaniem pochylić. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Dzięki. Drodzy widzowie, teraz czas na przerwę z muzyką. Zastanówmy się nad tymi pytaniami, które padły, ale również proszę zastanówcie się nad naszą dyskusją w studio, ponieważ będą kolejne, kolejne, kolejne etapy naszego programu, w których będziemy prosić Was o wypowiedź. Dziękuję. Mieliśmy kilka pytań od Państwa, na które chcielibyśmy odpowiedzieć, chcielibyśmy przynajmniej poruszyć je w naszym studio, dlatego że zadaniem naszego programu nie jest odpowiadać na pytania, a rozmawiać. I dlatego chcielibyśmy również, żeby Państwo w naszej dyskusji się włączyli. Zapraszamy, ponownie zapraszam na nasz czat. Drodzy goście, więc dostaliśmy kilka ciekawych pytań. Po pierwsze, pytanie o to, czy przebaczyć oznacza zapomnieć. No, to jest, to jest szczytne, prawda? Przebaczam komuś i zapominam. Nawet czasem się mówi, że Pan Bóg nam wybacza i zapomina. Wrzuca, nawet w, przytoczę tekst z Pisma Świętego, że wrzucam wasze grzechy, wasze winy w głębiny morskie. No, z to już się nie da nic wyciągnąć, prawda? Ale ja myślę, że to jest takie odniesienie. Do czasów już naprawdę ostatecznych, sądu ostatecznego. Tak. Natomiast zanim to nastąpi, to myślę, że nawet z Panem Bogiem jest tak, jak to obserwujemy w sądach w trakcie wyrokowania. Niektóre sądy na przykład komuś zawieszą karę, prawda? Wykona, orzekną, że była wina, ale zawieszą wykonanie kary mhm. na jakiś czas próbny. Jeżeli ktoś w tym czasie próby popełni ponownie przestępstwo, to odpowie za nowe przestępstwo, ale również za stare. Tak, tak. To nie jest tak, że, że sąd całkowicie zapomni, że coś tam miało miejsce, prawda? Podobnie i my. My mamy wiele szans w naszym życiu, nie robić po raz kolejny pewnych głupstw, mhm. ale jeżeli się decydujemy na nie kolejne, często ponosimy konsekwencje i tych nowych głupstw, i ktoś nam wyciąga również te stare i robi to całkowicie w sposób uzasadniony i, 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 i usprawiedliwiony. Skoro enty raz robimy to samo, prawda? I nie możemy czuć do nikogo o to pretensji. Co innego w tym, w tym aspekcie ostatecznym, prawda? W tym aspekcie ostatecznego, jak i pojednania się z Bogiem, z ludźmi, z tym światem, prawda? Odejścia sądu ostatecznego. Wtedy rozumiem, Pan Bóg no, musi to wrzucić, żeby pewne rzeczy dotyczące grzechu i naszych błędów nie ciągnęły się przez całą wieczność za nami. Ale ja myślę, że tutaj Ciechuj... jest ciekawy aspekt, że. Tak. Nie potrafimy zapomnieć. Dla nas na pewno zdrowiej by było zapomnieć, ale jeżeli pamiętamy, to trochę w innym otoczeniu emocjonalnym. Mm -hmm. Jeżeli nie przebaczamy, to, to ta pamięć jest taka no, zła, negatywna. W momencie, jeżeli faktycznie przebaczymy, to też musimy się zdecydować. Dobrze pamiętamy, ale nie rozpamiętujemy tego. I raz i ja jeszcze tak, raz tak. i jeszcze raz pamiętamy jako jak każde inne doświadczenie w życiu, w przeszłości. Ale nie mamy z tym już negatywnych emocji, mm -hmm. bo jeżeli mamy, to mm -hmm. znaczy, że to nasze przebaczenie nie było całkowite. A propos właśnie tego punktu. Dobrym przykładem jest to, co dzieje się z nami, kiedy doświadczymy jak, jakiegoś w życiu nieszczęścia. I czasami jest tak, że na początku człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Ale mijają la, lata, pięć lat, dziesięć lat i, i ta pamięć pozostaje. To nieszczęście, które się przytrafiło u, u tatowiskiego, to nie odchodzi. Tak. Ale emocje, które, które temu towarzyszyły, odchodzą. Więc to nie jest sam fakt. Przebaczenie w tym takim najbliższym kontekście osobistym, niekoniecznie też egoistycznym, ale ono oznacza to, że, że ten proces oczyszczania umysłu ze szkodliwych em emocji zaczyna nabierać tempa. I to jest ba bardzo ważne, kiedy, kiedy Biblia mówi o tym, żebyśmy się uczyli przebaczać, to. Między innymi mu, mu, mówi o, o tym, żebyśmy byli zdolni do normalnego funkcjonowania i żebyśmy pozwolili, by nas uleczył czas. A w kontekście dru, 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 drugiej osoby, nawet bi, winowajcy, jest to o tyle ważne, że y, y, tutaj też i pismo mówi, że czasami w ten sposób, no, że tak powiem, kładziemy go, gorące węgle na głowę naszego, przypuśćmy w cudzysłowie, przeciwnika, w jakiś sposób zmuszamy go do do weryfikacji swojego podejścia wa, walki na jakieś, powiedzmy, argumenty, tak? czyli ja w ciebie uderzę i ty mi odpowiesz. Tak nie zawsze mu, mu musi być. Takie działanie może przerwać ten łańcuch bo agresji. Częst, bo często w naszym nieprzebaczeniu, z naszego nieprzebaczenia, on czerpie siłę do trwania Dokładnie. w swoim uporze względem nas, tak. w tym braku przeproszenia i tak dalej, i tak dalej, prawda? Dopiero problemem jest dla niego, kiedy my jesteśmy, okazujemy mu gotowość przebaczenia. Mm -hmm. Mm -hmm. Z tym przebaczeniem, to jest tak jak z zadaniem rany fizycznej, prawda? To przebaczenie można porównać do jej zasklepienia się, do jej zaszycia, prawda? Blizna pozostanie. Na początku ona będzie jeszcze boleć, ona będzie jeszcze ciągnąć, prawda, w różnych sytuacjach, dawać o sobie znać, ale po latach, Zostanie blizna. Pamiętamy, coś się stało, ale już nie boli. Mm. Tak? Mm -hmm. Jedna z takich wspaniałych piosenek, już tytułu nie pomnę, ale pierwsze słowa chociaż może to nawet tytuł Czas nas uczy pogody. Mm. Tak. Czas, jak wiele czasu minie, upłynie pewne emocje się a, wyrównują. Pytanie padło dotyczące właśnie tego, o czym mówimy. Czy łatwiej wybaczyć, czy łatwiej być tym, komu, komu, komu wybaczono? No właśnie, z tego co mówimy, to wygląda na to, że łatwiej jednak wybaczyć. Nie? Że czas leczy rany, z czasem, z czasem, prawda? Z czasem, z czasem przyjdzie nam łatwiej komuś wybaczyć, bo już nie będziemy mhm. tego tak odczuwać. A co, co, co jeżeli chodzi o tą osobę, która, no, która potrzebuje tego wybaczenia? Może, może nawet chce tego wybaczenia, czeka na to wybaczenie. Wybaczenie nie jest łatwym pro procesem. To, trzeba, to sobie trzeba powiedzieć wprost. Jeżeli ktoś mówi, że jest łatwe, no yy, może mnie się wydaje, że wybaczenie jednak jest procesem, który wymaga od nas nieco odwagi yy, i jest to wybór. Jest to wybór, który też hmm. może być bo bolesny, ale. Jego konsekwencje mogą być błogosławieństwem zarówno dla osoby, która jest ofiarą, jak i dla, dla osoby, która jest, która jest no spraw, sprawcą da, danego, danej złej sytuacji. Wydaje mi się, że, że koniec końców my stajemy przed wyborem i musimy zdecydować, czy będziemy eskalować ten, powiedzmy, jakiś konflikt, czy będziemy sami skazywać się na emocje, które będą w nas wzrastały, emocje negatywne, mhm. czy też będziemy starali się to w jakiś sposób za, zatrzymać. Czasami przebaczenie jest też rzeczą, przy, przyjęcie też jest rzeczą trudną. To jest właśnie to, o czym mówi też Biblia, że czasami to jest coś, co kładzie dosłownie gorące węgle na, na głowę człowieka, dlatego że to jest, ty, ty, ty o tym też wspominałeś, że Człowiek wtedy, wtedy rzeczywiście nagle zatrzymuje się i mówi, coś tu jest nie w porządku. Tak? Mhm. Moglibyśmy wiele historii przytoczyć ludzi, którzy potrzebowali wybaczenia, oczekiwali na wybaczenie i te rany, ta potrzeba wybaczenia z biegiem lat tylko potęgowała się w nich. No, a jednak czekali do ostatniego swojego dnia na to wybaczenie, prosili o to wybaczenie. Myślę, że to jest, to jest trudne. I, I także także. Także, moi drodzy, no chciałbym, żebyście wypowiedzieli się. Łukasz, dziękuję. Bardzo cenne myśli. Ale powiedzcie mi, łatwiej wybaczyć, czy łatwiej, e, łatwiej dostąpić wybaczenia? Małgorzato, Andrzeju, chciałbym, chciałbym, żebyście wy również wypowiedzieli się w tym tak. temacie. Szczególnie, że przyszedł on z czatu od naszych widzów. No ja powiem szczerze, z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, o wiele łatwiej jest przyjąć wybaczenie, niż wybaczać. Tak. Jeżeli ja coś źle zrobię i skrzywdzę kogoś, Jestem niesamowicie wdzięczna, jeżeli ktoś mi wybaczył, ale co jest potrzebne, zdanie mhm. sobie sprawy z tego, że coś zrobiłam źle. Bo jeżeli okay. nie przyjmuję do wiadomości tego, że źle, źle zrobiłam, to i wybaczenie mnie krzywdzi, no jak to, co on mi chce wybaczać, jak ja nic mu złego nie zrobiłam. Mhm. Ale jeżeli faktycznie wiem, że źle zrobiłam i ktoś mi wybaczy, to jest, to jest wspaniałe. No, niestety i, czystety przeżywałam to parę razy, bo y, mam taką tendencję, że bardzo często mówię, zanim pomyślę. I zdarzało mi się skrzywdzić ludzi, i potem byłam ogromnie wdzięczna, że mi wybaczyli, już nie mówiąc o Bogu, który wybacza mi grzechy codziennie. I to jest niesamowite uczucie wdzięczności, że mogę na to wybaczenie liczyć. Mhm. Natomiast sam proces wybaczenia komuś, to znowu z własnego życia, bardzo trudno i bardzo długo wybaczałam moim rodzicom, którzy, no niestety, w okresie dzieciństwa, jakby no nies, niespecjalnie sprawdzali się jako rodzice w mojej ocenie, i strasznie długo czasu mi zajęło, żeby faktycznie wybaczyć. Mhm. Żeby nie myśląc o rodzicach, nie myśleć negatywnie. Mhm. I to jest bardzo trudny proces. Dlatego, że jeżeli chodzi o wybaczenie, często myślimy właśnie o, o tych yy, i o to wybaczenie, takie yy, największe wybaczenie myślimy o, o, o ludziach złych, o zbrodniarzach i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy przytaczać, ale nie myślimy o rodzicach, którym również czasem e, trzeba wybaczyć, a czasem musimy prosić naszych rodziców o wybaczenie. Drodzy widzowie, e, jeżeli, jeżeli możecie, zapraszamy do dyskusji e, również i w tej kwestii. Proszę bardzo, Andrzeju. Chciałem tylko powiedzieć w tej, skoro do mnie skierowałeś to pytanie, że to jest chyba, że jest subiektywna. Jednym będzie łatwiej przebaczyć, innym będzie łatwiej przyjąć przebaczenie. To chyba zależy też od takiego, od pewnej samoświadomości, za kogo ktoś się uważa. Jeżeli ktoś się uważa za osobę doskonałą we wszystkim, to będzie trudno, mam wrażenie, przyjmować przebaczenie, bo mhm. ani by. dlaczego... Ale tego nie prawda? potrzebuje. Ja go nie, przecież ja wszystko zrobiłem dobrze, prawda? Dlaczego ktoś ma mi coś wybaczać, skoro ja nikomu nie zrobiłem nic? Złego. Mhm. To pokazuje nam też, że wiele osób ma problem w ogóle ze świadomością tego, że dopuścili się pewnych czynów, które tak. inni no, rozważają, czy im wybaczyć, czy nie. Tak? Tu też musimy mieć czasem my, którzy bijemy się z myślami, czy komuś wybaczyć, czy nie, czy to ja mogę mu puścić płazem, czy nie. Tak. Też musimy sobie zadawać pytanie. O stopień świadomości drugiej osoby. Czasem my zwlekamy z naszą gotowością okazania, przebaczenia, ponieważ druga strona <laughs> nawet nie daje sygnałów, że go potrzebuje, nawet nie daje mhm. sygnałów, że chce, mhm. prawda? Y że mu zależy. Mhm. Tak? Ale pytanie, a, a, mo a może nie daje, bo może nawet sobie nie uświadamia. Mm. Że zrobiła coś złego. Tak jest często. Prawda? Ale czy to powinno nas stopować no, czy, w no, przebaczeniu? No. No, ja mogę powiedzieć z chrześcijańskiego punktu widzenia, że nie powinno, mm. ale z takiego y, powszechnego, ludzkiego mm -hmm. punktu widzenia, tak się po prostu zdarza, mm. że, że my z naszą gotowością okazań, z naszą gotowością do przebaczenia występujemy dopiero wtedy, gdy mm -hmm. druga strona nie wiem, do, do, wykona jakikolwiek gest w naszą mm -hmm. stronę. Jak mm -hmm. go nie wykona, tkwimy w swoim okopie, mhm. tak? Gotowi do dalszego strzeliwania się. Bardzo dziękuję. Będziemy dalej kontynuować tę dyskusję po krótkiej przerwie. Drodzy Państwo, teraz znowu czas dla Państwa. Czekamy na wypowiedzi. Daniel cały czas jest gotów z Państwem rozmawiać, dyskutować, a my będziemy starali się odpowiedzieć na jak więcej, poruszyć jak najwięcej z kwestii, które Państwo nam zasugerują. Daniel. Cieszę się, że. że... Odnosicie się do pytań uczestników czatu, ale i uczestnicy czatu odnoszą się do waszych pytań. Zapytałeś przed, przed moim ostatnim wejściem o to, czy, o to, czy to przebaczenie musi jest z natury niesamolubne. I e, tutaj myśli pojawiły się takie, że mm, choć może sama intencja nie powinna być taka, że robimy to tylko po to, aby poczuć się lepiej, to w samym fakcie, że czujemy pewną ulgę, tak jak mówi tu Weronika, że, że jest ten kamień serca, nie ma, nie ma w tym nic złego, więc nie powinniśmy się czuć z tym źle, że, że, że przebaczenie powoduje, że jakby mhm. pewne emocje uchodzą, tak? pewne złe emocje. E, natomiast kolejne pytanie do was e, dotyczy tego, czy zawsze powinniśmy przebaczać, a może nie zawsze. Może są mhm. sytuacje, w których to przebaczenie... Takie, nazwijmy to w cudzysłowie, łatwe przebaczenie, ma wręcz demoralizujący charakter i źle mm -hmm. wpływa na tą osobę, więc może, może, może o tym ja też warto byłoby porozmawiać. I tutaj, takie dwie myśli, żeby pokazać, że uczestnicy czatu nie zawsze się ze sobą zgadzają. Marek mówi. Tak, fajnie, gdy przebaczeniu towarzyszą pozytywne emocje, ale z reguły one przeszkadzają w procesie przebaczenia, dlatego lepiej uchwycić się myśli, że przebaczenie to akt woli, któremu niekoniecznie musi towarzyszyć od razu szereg pozytywnych emocji. Natomiast Agnieszka pyta o to, ale o jakie pozytywne emocje chodzi, bo jedyne emocje, jakie kojarzą się z przebaczeniem, to smutek, który jest mało pozytywny. Mhm, eee, no właśnie, więc, więc, więc też taka, taki, taki może przyczynek do jakiejś dyskusji. Eee, dzięki. Dziękuję bardzo. Drodzy, szanowni goście, słyszeliście pytania, mhm. proszę odpowiedzi. Ja bym może jeszcze dodał jedno pytanie, jedną kwestię, którą chcielibyśmy poruszyć również w tym programie, czy państwo powinno przebaczać? Czy państwo, świeckie państwo z natury powinno być, e, powinno przebaczać. No to może temat mi jest bliski, bo choć jestem redaktorem, to, to w istocie jestem również prawnikiem. A... Wielokrotnie rozważałem te kwestie, tak choćby dla siebie. Więc czasem mylimy pewne pojęcia, mam wrażenie, jeśli chodzi o przebaczenie. Przebaczenie występuje wtedy, kiedy ktoś dozna jakiejś krzywdy od drugiej strony. Ta krzywda domaga się pewnego ekwiwalentu. Prawda? Wtedy dopiero będzie sprawiedliwość, jakaś równowaga zapanuje. Co by było, gdybym ukradł Ci zegarek, mm -hmm. a Ty miałbyś do mnie pretensje? Ja bym Cię poprosił o wybaczenie, a zegarka nie oddał. Mm -hmm. Na szczęście okay. nie mam zegarka, ale mam komórkę. Którą... A parę innych rzeczy, prawda, mógłbym Ci ukraść i nie oddać, ale oczekiwać od Ciebie przebaczenia, bo przecież jak słyszę z rozmowy, jesteś chrześcijaninem, chrześcijanie powinni wybaczać, więc mi wybacz. Ale zostawię to sobie. Zdecydowanie prawda? zapytałbym, co się stało z moim przedmiotem. To zdecydowanie. Eee, to cokolwiek. Może się go pozbyłem, może zgubiłem, ale nie mam zamiaru ci w ogóle, nie mam nic, żeby ci to zrekompensować, po prostu mi weź i wybacz. Innymi słowy, eee, niektórzy myślą, że. że eee, Wybaczenie, że należy oczekiwać wybaczenia, które polega po prostu na puszczeniu wszystkiego w niepamięć, prawda, i mhm. nie ponoszeniu żadnych konsekwencji negatywnych swych działań. A tymczasem, na tyle, na ile znam Pismo Święte, to, to znam na przykład taki tekst, że Pan Bóg owszem przebacza, ale nie pozostawia bez kary. Mhm. Spotykałem się też z takimi sytuacjami ze strony Oddanych, bardzo pobożnych chrześcijan, którzy doznali jakiejś krzywdy, nawet, nawet przestępstwa ze strony kogoś, i nie byli nawet skłonni go zgłaszać tego przestępstwa, czy pociągać tego przestępcy do odpowiedzialności w imię tekstów przeczytanych, że trzeba kochać nieprzyjaciół swoich, że trzeba przebaczać, i oni są gotowi przebaczyć. A ja się pytam, czy taka postawa czy to jest prawdziwe przebaczenie? Czy to jest, czy ona nie doprowadzi do rozzuchwalenia, do rozp rozplenienia się zła, jeśli temu złu nie stawiamy, tamy? Także w moim przekonaniu można przebaczyć takiemu człowiekowi jak najbardziej, ale to wcale nie znaczy, że nie powinien ponieść konsekwencji swych czynów. Nie domagać się od niego konsekwencji czy, no, w oddania zegarka, prawda? Mhm. Czy, w, czy, w, w obliczu prawa. W, w obliczu prawa, tak, tak. bo jeżeli tego nie będę robił, jeżeli nie będę się tego domagał, to być może mnie on dzisiaj odbierze zegarek, mhm. a jutro następnej osobie odbierze życie. Mhm. No bezkarność na pewno demoralizuje i myślę, że y, jeszcze relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi też tutaj są dobrym przykładem. Jeżeli rodzice... Wychowują dzieci, jeżeli dziecko zrobi coś złego, za co wiedziało, że będzie kara, rodzic wybacza, ale to nie znaczy, że odwołuje karę, bo kara uczy. Mhm. Natomiast to też nie znaczy, mhm. że ten rodzic ma tak życiowo mówiąc wypominać przez ileś tam dni, kolejne, co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś, no bo skoro wybaczył, mhm. ty już jakby do tego negatywnie nie wracamy, ale nie anulujemy kary. Bardzo no. dziękuję. Chciałbym nawiązać może bardziej no tak do, 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 do kwestii, które powinny wam być bardzo bliskie. Małgorzato, jesteś menadżerem, pracujesz w dużej firmie. Powiedz mi, na pewno nieraz musiałaś wybaczyć, czy to swoim współpracownikom, czy też no, osobom, które pracują dla ciebie w działach tobie podległych. W jaki sposób? Korporacji działa wybaczenie. Czy jest jakieś wybaczenie? Czy możemy mówić o jakimś wybaczeniu, kiedy, kiedy ktoś, prawda, no, zrobił coś, czy to przeciwko drugiej osobie? To jest jedna część, gdzie jest, o której moglibyśmy porozmawiać, ale również kiedy ktoś działa na szkodę firmy, świadomie bądź też nieświadomie. Czy można mówić o jakimkolwiek wybaczeniu wtedy? Czy, no tylko powiem szczerze, że to są bardzo ciężkie tematy i przede wszystkim są konsekwencje. Zasady w korporacjach są bardzo jasne i bardzo precyzyjnie spisane. Jeżeli faktycznie ktoś Robi coś na szkodę firmy, to te konsekwencje są wyciągane. Tak. Ja nawet nie wiem, czy tam y, wtedy y, myśli się o wybaczaniu, bo to jest mimo wszystko relacja firma, człowiek często, a nie człowiek człowiek. Natomiast zupełnie inaczej sprawa wygląda, jeżeli są, y, jest konflikt pomiędzy ludźmi. I tutaj niestety w korporacjach zdarza się bardzo często oczernianie współpracowników, y, donoszenie często nieprawdziwych informacji do przełożonych. I wydaje mi się, że to jest te takie wybaczanie w sytuacjach, gdzie odczuwa się krzywdę, bo często jest no te, te oczernianie, jest mhm. tak krzywdzące, że ten człowiek, który ma wybaczyć, niemalże nie jest w stanie tego zrobić. I powiem szczerze, no, niestety też mi się zdarzyło być oczernianą. I też powiem, że gdyby nie moja wiara, gdyby nie znajomość Biblii, znajomość Boga. Miałabym z tym zdecydowanie większy problem. Mm -hmm. A tak osobiście odbieram to jako lekcje, które czegoś mnie uczą. Mm -hmm. Czyli z... Ale ja nawiążę. Mogę? Proszę bardzo. Jeszcze no. chciałem potem Łuka Łukasza zapytać mm. o jego doświadczenie. Dobrze. Nawiążę do kwestii tej właśnie... Bo to jest podobne pytanie, które skierowałeś do Małgosi, jak to wcześniejsze. Czy państwo wybacza? Mm. Tak. Prawda? No jeśli organami powoływanymi do tego, żeby, żeby oceniać ludzkie zachowanie jest, jest władza sądownicza, prawda? Tak. to choćby w kodeksie karnym jest taki przepis dotyczący, dotyczący zasad wyrokowania, czym ma się kierować sąd wyrokując. Przecież za poszczególne przestępstwa są przewidziane pewne kary, mhm. ale nawet te kary są w określonych widełkach, gdzie można wybrać ten przedział niższy, a tak. można i wyższy, prawda? Mm -hmm. I tutaj ta rozpiętość, i tutaj sąd ma dużą swobodę, ale ta, w tej swobodzie kieruje się oceną, u podstaw w której mają lążeć następujące elementy: nie tylko sam fakt popełnienia przestępstwa, czynu zabronionego, ale również jego okoliczności, stopień świadomości, czy też stopień winy, mm -hmm. prawda? Bo stopień winy zależy od stopnia świadomości. Pewne przestępstwa mogą być umyślne, inne są nieumyślne, inne są wynikiem niedbalstwa, prawda? czy też pewnej lekkomyślności tylko, ale nawet zachowanie przed popełnieniem przestępstwa, zachowanie po popełnieniu przestępstwa, pobudki, motywy, to wszystko może spowodować, że nawet czyn wydawałoby się bardzo poważny, może zostać potraktowany przez sąd bardzo łagodnie. Jeśli sąd oceni całokształt mm -hmm. y, 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 nie tylko tej sfery przedmiotowej, czyli samego czynu, ale również tej podmiotowej, subiektywnej y, oceny człowieka, jego tak. świadomości i zachowania. I, I myślę, że to również powinniśmy brać pod uwagę y, y, w decydowaniu się przebaczyć czy nie przebaczyć. Prawda? Czyjeś zachowanie. Czyli nawet państwo prawa ma pewne zasady, którymi się kieruje przy wybaczaniu, tak? To jeśli znaczy... może odstąpić od wykonania kary, jeśli może zawiesić wykonanie tak. kary, prawda? Jeśli hmm. może wyznaczyć czas próby, tak? Może w szeregu przestępstw może to zrobić. Tak. Nawet to... winno czasami. Tak, bo to, bo to względem wspomniałe... u ludzi winnych. Tak. To tak. znaczy, że, że y... państwo też to zakłada. Mm -hmm. Państwo. Nawet świeckie państwo zakłada wybaczenie. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, teraz chwila przerwy z muzyką. Serdecznie zapraszam. Witajcie Państwo po przerwie. Jak zwykle chciałem przypomnieć, że nasz program jest interaktywny. Każdy z naszych programów możecie śledzić na naszej stronie, ale również wypowiedzieć się na czacie, który jest dostępny. A teraz zwracam się do Daniela. Danielu? Znów zaczęliśmy od pytania. Ile razy powinniśmy wybaczyć tej samej osobie? Tak, e, tak, tak jak w Piśmie Świętym czytamy, czy 7, 77, ile razy? A no, doszliśmy do wniosku na czacie, że no, nie da się określić takiej liczby, jakby naprawdę mm -hmm. każda sytuacja mm -hmm. jest indywidualna. Natomiast tutaj uczestnicy czatu zgodzili się z Andrzejem w kwestii tego, że przebaczenie wow. nie oznacza <laughs> tak. braku konsekwencji, tak? E, i, i, I Marek mówi: e, Bóg przebaczył, e, znalazł nawet wyjście w kontekście nawet pierwszych ludzi, tak? Adama i Ewy, ale zamknął im drzwi do raju, tak? Czyli, czyli mm -hmm. tu są te. Konsekwencje były bardzo ważne. Konsekwencje. A potem przeszliśmy do takiego, może też dosyć trudnej sprawy, związanej z przebaczeniem, a wypominanie. bo było o zapomnieniu, ale teraz jest wypominanie. To troszkę coś innego. Czyli taka sytuacja, kiedy przebaczamy jakiejś osobie, dajemy jej tą czystą kartę w relacjach wspólnych, a potem jakaś trudna, kryzysowa sytuacja i mówimy, a pamiętasz, jak zrobiłeś to i tamto, czyli. Pytanie, czy to jest fair, tak? Czy, mhm. czy, czy taka zagrywka, czy tak, t, takie, tak powiedzenie czegoś drugiej osobie w taki sposób, czy to jest po przebaczeniu coś tak. właściwego, tak? Czy powinniśmy tak, tak wypominać e, innym? E, I jeszcze może, ponieważ to już moje ostatnie wejście, kilka, e, kilka cytatów. E, myślę, że najlepsza nauka wybaczenia e, to spojrzenie, jak wiele każdemu z nas wybaczył Bóg. To mówi Ania. E, i e, później troszeczkę rozgorzała też dyskusja odnośnie tego, hmm, może to też coś dla Was będzie. Dyskusja ciągle trwa, więc też tutaj próbuję wybrać najciekawsze elementy. E, mianowicie, hmm, czy Bóg e, przebacza wszystkim, czy tylko tym, e, którzy Go o to poprosili? Tak. A i tutaj jest też wymiana argumentów, cytaty z Pisma Świętego. Jak to z tym jest? Tak, z jednej strony są, są cytaty, że mhm. bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam ojciec wasz niebieski, e, a jeśli nie odpuścicie i ojciec wasz nie odpuści przewinień waszych, e, ty bowiem, pani jesteś dobry i przebaczać i jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają. Tak, ale z drugiej mhm. strony, na przykład, Marek przytacza historię syna marnotrawnego, któremu ten ojciec. Bezwarunkowo wybaczył, jeszcze, mhm. jeśli, jeszcze zanim on wrócił, tak? Więc y, dyskusja trwa, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Z tym przebaczeniem bezwarunkowe, tak? czy tylko jeśli wtedy kiedy prosimy? Super, bardzo dziękuję. Czy możemy nawiązać do tego bezwarunkowego wybaczenia? Czy jest coś takiego jak bezwarunkowe wybaczenie? Wydaje mi się, że u rodziców względem dzieci często jest. Właśnie dlatego w tej historii jest ojciec, który wybacza swojemu ale, synowi. To, ale to, 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 co mówisz, bezwarunkowe u rodziców względem dzieci, to często braca się przeciwko tym dzieciom. Mhm. Bo to oznacza, mhm. że, że to się wybacza wszystko tak, że tak powiem... Bez, bez nawet najmniejszego ze strony tego, bez najmniejszej ze strony tego dziecka skruchy, mhm. prawda? Tutaj odróżnijmy przebaczenie też od gotowości przebaczenia, tak. które jest pewnym wstępem do, do przebaczenia. Ten ojciec w historii o synu marnotrawnym, on okazał gotowość przebaczenia przez to, że siedział przed domem i wyglądał powrotu syna. Mhm. I kiedy się syn pojawił, to mu wziął i przebaczył. Mhm. Ale gdyby ten syn nie zrobił tego tego te, 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 nie podjął decyzji powrotu do domu mhm. by prosić ojca o przebaczenie mhm. prawda tak. to by do faktu przebaczenia ostatecznie nie doszło tak. gdyby pan bóg miał wszystkie grzechy nam wybaczyć bezwarunkowo to po co jakieś sądy ostateczne prawda to po prostu wszyscy chcą nie chcą odczuwają skruchę nie odczuwają skruchy prawda hitler stalin zbrodniarze wojenni żałujący za zbrodnie nie żałujący za zbrodnie byliby wszyscy w jednym niebie, jedną szczęśliwą rodziną. Pytanie, czy rzeczywiście szczęśliwą i czy ja chcę być w takim niebie? Tak. Dziękuję bardzo. Czy ja bym jeszcze powiedziała, że przebaczenie jest darem od Boga? I On jest gotowy ten dar dać absolutnie każdemu. Natomiast człowiek musi ten dar przyjąć. Nie każdy mhm. chce, nie każdy myśli, mhm. że, jest to, że jest to na serio, prawda? Nie, niektórzy chcą, chcieliby sobie zarobić. Nie chcą daru, chcą zarobić mhm. na to. No właśnie. Ja bym mhm. chciał mimo wszystko proszę, powiedzieć troszeczkę na temat e, jednak w obronie takiego, czy, taki, takiego czystego przebaczenia, Dla, dlatego że z jednej strony mamy e, kontrast pomiędzy e, Bogiem i człowiekiem, a z drugiej strony mamy kontrast pomiędzy człowiekiem i człowiekiem, czy też instytucją, którą stwarza człowiek, czy to jest pa, państwo, czy korporacja i, i tym pojedynczym człowiekiem. E, i śmiem twierdzić, że, że te re relacje nie są do końca takie same. Dlatego, że no mimo wszystko Bóg kieruje wobec nas gotowość pełnego przebaczenia. To jest to, o czym też wspominał Andrzej. I Bóg jest tam gotów przebaczyć. I mnie się wydaje, że Bóg chciałby przebaczyć wszystkim, chociaż nie wszystkim może przebaczyć. Tak? Nie dlatego, że, że, że nie chce, tylko dlatego, że mu się na to po prostu nie pozwala, bo człowiek ma wolną wolę i Pan Bóg go na siłę nie będzie uszczęśliwiać. Ale chciałbym też po powiedzieć o czymś, co wydaje mi się bardzo istotne. Otóż na tym świecie tak już jest, że każdy bardzo subiektywnie patrzy na swoje poczucie sprawiedliwości. Mamy zakodowane takie zrozumienie, że albo coś jest sprawiedliwe, albo nie jest sprawiedliwe. Jeżeli ktoś krzy krzy krzywdzi to poczucie sprawiedliwości w naszych oczach, czy to do dotyczy nas, czy kogoś innego, to jest to jak za, zadra, prawda? I nam się wydaje, że to jest nie w porządku i że, to po, że temu trzeba uczynić. Mm -hmm. I w, dopiero w konsekwencji tego cze, cze, często chcemy, żeby pły, płynęło przebaczenie czyli po zadośćuczynieniu. Tym, tymczasem e, wydaje mi się, że to jest jedna z przyczyn nieszczęść, które, które wynikają e, e, no, z grzechu, e, o, o, w którym ży, żyjemy na tym świe, 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 świecie. I Pan Bóg mu, mówi. Że czasami musimy się pogodzić z tym, że nie będzie za zadość chociaż ono po, powinno przyjść, mhm. że czasami może my coś nie do końca dobrze rozumiemy albo pamiętamy, ale też trzeba się z tym po prostu po, pogodzić, że tak jest lepiej i to czasami takie lekko, bezwarunkowe e, przebaczenie jest jedynym wyjściem z sytuacji. Mhm. Bo druga osoba nie przebaczy, ale nawet, czy też ona nie, nie, nie zrozumie swojego błędu, ale nawet, czyli nie zrozumie tego błędu, to i tak, jest to lepsze wyjście z sytuacji. Bo to jest jeszcze jakieś da, da, danie nadziei czy i sobie, i tej dru, drugiej osobie. Na tym świe, świe, świecie, i tak było, jest i będzie, dopóki on, on jest, że to nasze poczucie sprawiedliwości będzie cały czas naruszane. Czy jest to prawidłowe, czy też nie, czy my to dob, dobrze postrzegamy, czy też nie, to jest, to jest inna rzecz. Ale musimy się na to przygotować. I czasami trzeba po prostu być... Chętnym do przebaczenia. Pamiętam kiedyś taką historię, to tylko chciałem na tym już zakończyć. Czytałem kiedyś o, w prasie o El El Eleni. Nie, nie wiem, czy wiecie, ona kiedyś straciła tak tragicznie swoją cór córkę. Tak, straszna hi -hi historia. Ale pam pamiętam, czytałem kiedyś w, pra w, pra w prasie, to taki, wiecie, no przecież w końcu normalny człowiek. A ona poszła do tego, do tego chłopaka -cho i się z nim spotkała i mu to powiedziała w twarz, patrząc prosto w oczy. Ja ci przebaczyłam. I to było szczerze, i rzeczywiście jest to, jest, to, jest to jakiś gest, wydaje mi się, który pokazuje, że człowiek stać na, na, na takie wie, wielkie przebaczenie. Wielokrotnie widzieliśmy momenty, kiedy jakaś wielka tragedia nastąpiła, a zaraz później ludzie, którzy w pewien sposób utracili kogoś. Bądź też byli dotknięci przez tą tragedię, mhm. dosłownie praktycznie momentalnie, yy, prawda, czy to wyciągają yy, transparenty, czy też publikują na internecie, my wybaczyliśmy. Są tacy, którzy mówią, absolutnie nie, tego nigdy nie wybaczymy, ale są tacy, którzy mówią, automatycznie, ale wybaczamy. Ja chciałbym wziąć trochę w obronę tych, którzy nie robią tego automatycznie, od razu, prawda, mimo że chodzą na przykład do kościoła, uważają się za chrześcijan odczuwanie tego jak kto odczuwa wyrządzoną mu krzywdę, zadaną mu ranę jest bardzo indywidualne. Ktoś potrafi niejako nawet jeśli go to boli, prawda, otrząsnąć się natychmiast, prawda mhm. i ogłosić światu, że jest gotów wybaczyć. Mhm. A ktoś inny będzie przeżywał tę krzywdę jeszcze długo i w końcu zrozumie, że tak lepiej i że powinien i zrobi to nawet szczerze, ale potrzebuje więcej czasu. Także nie, nie oceniajmy tego w ten sposób. Chciałbym też odnieść się do czegoś, nad czym się tylko prześlizgnęliśmy, mówiąc, że chrześcijanie oczywiście powinni wybaczać, a gdzie mają widzieć pewną, pewną zachętę do przebaczania, nie chrześcijanie, czy oni nie powinni. Tak? Myślę, że oni mogą to widzieć albo w jakichś systemach filozoficznych, ale się nam za mało na nich znam, żeby tu przytoczyć zaraz, które zachęcają do przebaczenia, ale mogą również odwołać się do życiowego doświadczenia mhm. Mhm. swojego, innych ludzi. Łatwo dostrzec, wystarczy tylko po prostu mieć otwarty umysł. Łatwo dostrzec, że ludzie, którzy jednak wybaczają, nie w kontekście, nie wiem, życia wiecznego, prawda, ale, ale nawet w tym doczesnym życiu ludzie, którzy wybaczają, wybaczenie potrafi podnieść im jakość ich dalszego życia. Czyli mhm. mówimy... Po prostu brak wybaczenia będzie ich zatruwał. Tak. I nie to możemy dostrzec. Czyli, czyli mówimy, że. Zawsze jest tak lepiej. I tam. ostatnia uwaga, Oczywiście. już się nie odezwę. Nie Mianowicie. Że właśnie z racji tego, że na tym świecie nie jesteśmy w stanie do końca na 100% ocenić wszelkich sytuacji Czyli ludzkich wreszcie, zachowań, wreszcie. czy się ktoś właściwie, czy niewłaściwie, czy świadomość miał, czy nie miał, jaką miał, zawsze lepiej przebaczyć, niż się pomylić. Tak mhm, prawda? To niż się pomylić nie przebaczając. Mhm. Tak. Ja może jeszcze nawiążę jako kobieta emocjonalna do emocji. Zawsze jest lepiej żyć z emocjami pozytywnymi niż negatywnymi. Brak wybaczenia powoduje emocje negatywne. Tak, tak. Jeżeli wybaczymy, mamy emocje pozytywne, zadowolenie, zgoda z innymi, to wpływa dobrze na nasze życie psychiczne, na zdrowie. Więc ogólnie cały organizm i my jako człowiek na tym tylko zyskujemy. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że w podsumowaniu powiedzieliśmy również o tym, że pewne wartości, które jako chrześcijanie wyznajemy, prawda, między innymi wybaczenie, e, sprawdzają się bardzo w życiu I, i, i nie trzeba koniecznie studiować Biblii, żeby zobaczyć, że zasady biblijne są tymi... Tymi, tymi zasadami, którymi się właśnie powinniśmy kierować. Chociaż Ale... warto, chociaż, chociaż, warto. Warto. chociaż Oczywiście. warto. Zdecydowanie. Oczywiście. Te zasady sprawdzają się w życiu i, 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 i przestrzeganie ich no, zdecydowanie rekomendujemy. Drodzy goście, chciałem jeszcze tak ostatecznie Was zapytać, czy Wy, każdy z Was osobiście, może nie, niech każdy nie odpowiada, bo byśmy tutaj bardzo długo yy, przebywali. Yy, czy każdy z Was, yy, kiedy potrzebowaliście, kiedy, kiedy zaszła, a na pewno zaszła yy, taka sytuacja, że musieliście komuś wybaczyć, czy to poczucie, że musicie wybaczyć, przyszło tak od razu? To poczucie, że powinniście wyjść do tej osoby i wybaczyć. Czy to jest coś, co dopiero z czasem gdzieś tam narasta i mówicie, ach, coś się takiego stało, muszę jednak iść wybaczyć. Czy trzeba siebie samego przekonać, że, że, że należy wybaczyć, czy nie? Czy po prostu wybaczenie to jest, robimy coś i od razu wiemy, no jej źle zrobiłem. Bez czasu to nie pójdzie. Ale to mhm. też zależy od sytuacji, bo są mhm. takie sytuacje, że ktoś zrobi w tym momencie coś złego, i wiemy, że, że trzeba wybaczyć, a są sytuacje, które się nagromadzają i nawarstwiają latami. Takie tak chociażby relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami, <tryk> relacje <tryk> może między pracownikiem a szefem i szczególnie te takie nawarstwiające się sytuacje, które na początku. My nie, my nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy krzywdzeni, na mm -hmm. przykład. My mm -hmm. czasami dopiero po iluś miesiącach czy latach zdajemy sobie sprawę, o, byłam wykorzystywana w pracy, na przykład, mm -hmm. byłam wykorzystywana w rodzinie, no nie wiem, jakie są sytuacje, i dopiero po dłuższym czasie w ogóle uważamy, że yy, no, powinniśmy wybaczyć, bo inaczej mm -hmm. zatruwa nam to życie. A w prostych sytuacjach, jeżeli ktoś nam ukradnie zegarek, no to od razu możemy zdawać sobie, znaczy, jakby zdać sobie sprawę, Przebaczyć czy nie tak. przebaczyć. W każdym bądź razie zgadzam się z tym, że czasami mhm. że często bywa, że musimy się do tego sami siebie przekonać. My wiemy, to, to jak należy. Ale, ale, ale mhm. musimy się sami czasem do tego przekonać. Mhm. Jak, jak jest trudno, no to modlitwa wiele tutaj pomaga, nawet taka modlitwa przez zacisnięte mhm. zęby. Tak. Prawda? Gdy wspominamy kogoś, kto nam wyrządził krzywdę, by po jakimś czasie mhm. nie wiedzieć kiedy. Dostrzegamy, że nasze emocje, gdy przychodzi jakieś nazwisko nam na myśl, już są dużo, dużo mniejsze. mniejsze. Mhm. Mhm. Ważne jest jednak, żebyśmy wiedzieli, że to się wszystko sprowadza do podjęcia pewnej decyzji, do wy wyboru. I że prędzej czy później dobrze jest postąpić tak, jak postąpił Jezus Chrystus. Nawet jeżeli to nie jest ła łat łatwe, i przyjąć mhm. ten przykład, który on nam dał. A on rzeczywiście był gotów prze przebaczać, więc o ile to od nas za 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 zależy, starajmy się przebaczać. Drodzy Państwo, dziękuję Wam za Waszą uwagę. Dzisiaj mówiliśmy o przebaczeniu. Dotknęliśmy tylko kilka z kwestii do, do, m, związanych z, z tematem wybaczenia. Moglibyśmy, moglibyśmy wdać się w szczegóły i, i mówić o pewnych sytuacjach i, i rozważać te sytuacje. Ale myślę, że jest to temat na wiele, wiele programów. Drodzy Państwo, dziękuję Wam, że, że postanowiliście się postanowiliście również wypowiedzieć się w naszym programie. Słuchaliśmy wszystkich Waszych wypowiedzi. Nie wszystkie mogliśmy poruszyć. Zapraszam Was na program jutro. Jutro będziemy mówić o tym, jak wydawać pieniądze. Jak wydawać pieniądze? No, wydawanie pieniędzy wydaje się czymś łatwym, prawda? A jednak zapytamy oczywiście Małgorzaty, która pracuje właśnie w korporacji, jak to, jak to jest? Korporacja no, z jednej strony ma za zadanie dbać o pracownika, a z drugiej strony, z drugiej strony również przynieść wymierne dochody jak i wiele innych tematów, które, które, które wokół pieniądza i jego wydawania się obracają. Drodzy Państwo, dlatego zapraszamy Was. Bądźcie gotowi, przy, przy, przyślijcie nam swoje pytania, a my będziemy je poruszać w czasie naszego programu. Jeszcze raz Wam dziękuję, a teraz życzę Wam dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Daily Living jest trzynastoczęściową serią Fountain View Productions, stworzoną z myślą o dzieleniu się fundamentalnymi zasadami praktykowania chrześcijaństwa w codziennym życiu. To prosta droga, aby zapoznać z mocą Ewangelii Twoich przyjaciół, rodzinę czy współpracowników. Zdobądź te materiały dzwoniąc pod numer telefonu widoczny na ekranie, bądź zamów je na naszej stronie internetowej.